Dzień dobry Państwu. Tak, tutaj nie jestem sama. Jestem z panią Weroniką Pańczyszyn, to jest psycholog, który pracuje w mojej placówce, w naszej placówce, w szkole numer 19. I rzeczywiście teraz słuchając pani profesor, miałam takie refleksje. A w zasadzie już na początku, jak tylko ten temat się pojawił, to stwierdziłyśmy, tak, oczywiście psychoterapia jest potrzebna. Ale musimy pomyśleć, dla kogo tą psychoterapię, kto jest odbiorcą tej psychoterapii, akurat w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak trudno jest przeprowadzić terapię, psychoterapię, jakiekolwiek działania terapeutyczne. No ta trudność oczywiście wynika z niepełnosprawności intelektualnej i tak pozwoliłyśmy sobie jakby tutaj jedną krótką definicją przypomnieć, szczególnie, że odbiorcami dzisiejszego spotkania są studenci. Oczywiście Państwo wiedzą, że niepełnosprawność intelektualna to znaczne obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania osoby, tak, o której będziemy mówić i dla której spróbujemy wypowiedzieć się w kwestii potrzeb psychoterapeutycznych. I tutaj też pozwoliłyśmy sobie, no, przypomnieć jeszcze kilka takich tez dotyczących niepełnosprawności, że jest to zaburzenie, które powstaje w rozwoju we wczesnych fazach ontogenezy. Jest zaburzeniem, które obniża też potencjał rozwojowy i ten niekorzystny stan psychofizyczny może być uwarunkowany też różnymi czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. I mówimy tutaj o tych deficytach w procesach myślowych, w mowie, mimice, motoryce, spostrzeganiu, pamięci i uwadze. I to mówię, wszyscy na pewno doskonale o tym wiemy, ale my to przypominamy, ponieważ chcemy dojść do sedna. I też charakterystyczny jest niedorozwój wyższych czynności poznawczych, funkcji tych najmłodszych, które powstają najpóźniej w filo i ontogenezie. O niepełnosprawności intelektualnej w każdej fazie rozwoju będą też świadczyły nieadekwatne do wieku kompetencje poznawcze, społeczne czy też motoryczne. I proszę Państwa, możemy też zauważyć na samym początku, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną i nie tylko te, bo wszakże występują tutaj też bardzo często sprzężenia, tak, niepełnosprawności. Te osoby dysponują ograniczonym repertuarem zachowań, prawda, reakcji. Dysponują również ograniczonymi możliwościami przetwarzania informacji wobec tego, z czym stykają się w życiu. Rozumienie jest tutaj bardzo ograniczone. W związku z powyższym są grupą podatną na doświadczania stresu, poczucia dyskomfortu, niezaspokajania własnych potrzeb i to sprzyja powstawaniu trudności natury emocjonalnej, a prowadzi w konsekwencji też do zaburzeń psychicznych. Teraz o samym fakcie rozpowszechniania tychże zaburzeń psychicznych u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą one pojawiać się i pojawiają się i są takie same jak w przypadku osób z normą intelektualną, czyli są takie jak w innych populacjach. I według literatury przedmiotu występowanie zaburzeń psychicznych stwierdza się u około 50% osób z niepełnosprawnością intelektualną. Najczęściej mówi się o zaburzeniach zachowania, o schizofrenii, o zaburzeniach afektywnych i bardzo często występują też depresje i o nich się chyba najczęściej w tej literaturze, której sięgnęłyśmy, mówiło. Też zaburzenia osobowości, zaburzenia napędu, często niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeniom psychicznym przypisuje się zaburzenia zachowania, zaburzenia w sferze emocji, agresje wobec innych osób, autoagresje, zaburzenia snu, apatia, długotrwałe lęki i opór wobec otoczenia, wchodzenia w reakcje. Im wyższa sprawność intelektualna, no to wiemy, że ten obraz psychopatologiczny zbliżony jest do występującego w ogólnej populacji.
Wraz z obniżeniem się zdolności intelektualnych obserwuje się też przewagę różnego rodzaju objawów atypowych. I ryzyko zachorowania i wystąpienia zaburzeń psychicznych zwiększają określone warunki, które są warunkami specyficznymi, życiowymi osób niepełnosprawnych intelektualnie. I tutaj mamy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, trudności w komunikacji werbalnej, stresy, separacja, występujące trudności w radzeniu sobie z problemami życia codziennego, zaburzenia życia rodzinnego, zaburzenia zdrowia psychicznego rodziców, które przekładają się bardzo często na zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie, trudności wychowawcze, niska samoocena, która towarzyszy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. To jest też odrzucenie przez rodzinę, odrzucenie przez grupę rówieśniczą i też niewłaściwe postawy społeczne, które polegają na tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną etykietuje się, wyklucza. Często też brak perspektyw do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. I teraz to pytanie, czy psychoterapia jest potrzebna? Od razu powiedziałyśmy sobie tak, ale co dalej? Oddaję głos koleżance. Tak, ponieważ my w swojej prezentacji skupiłyśmy się, jak pani powiedziała dyrektor na początku, nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przy czym mamy tutaj jeszcze na uwadze niepełnosprawności sprzężone, bo w naszej szkole nie ma samych dzieci, tylko niepełnosprawnych intelektualnie i próbowałyśmy ugryźć w kontekście naszych dzieci i rodzin tychże dzieci, także z szerszego środowiska społecznego, pytanie, czy psychoterapia jest potrzebna. Od razu mam taką odpowiedź, że na pewno takim standardowym myśleniu, gdzie mamy osobę w pełni, że tak się wyrażę, zdolną do abstrahowania, podejmowania decyzji, nie mającą trudności w procesach poznawczych, ta terapia wygląda inaczej niż w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego na pytanie to, czy psychoterapia jest potrzebna, udzieliłyśmy następującej odpowiedzi, która została sformułowana nieprzypadkowo. Brzmi ona następująco. Oddziaływania terapeutyczne odnoszące się do życia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną są potrzebne, tak? Są niezbędne, ale uwaga, to jest inny proces oddziaływania terapeutycznego. Te oddziaływania terapeutyczne muszą przebiegać w ściśle określonych warunkach. Co to znaczy? Uwzględniać potrzeby samej osoby niepełnosprawnej, ale też jej rodziny, najbliższego środowiska społecznego, w którym ta osoba przebywa. Mamy tu na myśli szeroko rozumiane wsparcie, poradnictwo i podejście systemowe. Jako praktycy wiemy, że osoby niepełnosprawne są osobami, które funkcjonują na przykład w rodzinach. Rodzinach, które się różnie przystosowują do niepełnosprawności swojego dziecka, przechodzą przez te fazy, tak? Inaczej wygląda sytuacja tego dziecka, kiedy jest wychowywane w jakichś instytucjach. Te warunki to także bazowanie zawsze na zasobach osoby niepełnosprawnej, także środowiska, w którym funkcjonuje. Czyli ważne jest to określanie tej sfery najbliższego rozwoju. Dalej, oddziaływania te muszą być dostosowane do możliwości poznawczych i językowych osób niepełnosprawnych. Nie zapominajmy, że my myślimy w sposób ujęzykowiony, czyli jeżeli osoba jest niepełnosprawna w stopniu intelektualnym, to inaczej będzie z nami komunikować niż osoba w stopniu umiarkowanym, znacznym czy głębokim. W związku z powyższym my też musimy wiedzieć, jak formułować komunikaty, czyli język ma być prosty, komunikatywny, nie popisujemy się nie wiadomo jak swoją erudycją. Dalej, niezwykle istotna jest obserwacja funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w każdym stopniu. To słowo obserwacja zostało podkreślone nie bez znaczenia, ponieważ ważne jest to, by reagować nie wyłącznie na konkretne zachowania, ale szukać ich przyczyn, czyli dlaczego ta osoba zachowuje się agresywnie. Z mojej perspektywy praktyka wygląda to tak, że przychodzi rodzic i mówi, moje dziecko jest agresywne i widzi rozwiązanie w postaci tylko udania się na farmakoterapię. My jako specjaliści powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ono jest agresywne. Może w tym momencie przeżywa coś, z czym sobie nie radzi i odreagowuje w sposób mu znany, najbliżej może tej agresji. Ważne jest ponadto modelowanie konkretnych zachowań, poświęcanie uwagi, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny i poczucia sprawczości.
Teraz tak mi przyszło na CITO, że tak się wyrażę, taka jeszcze informacja, że te oddziaływania terapeutyczne odnoszące się do życia psychicznego osób niepełnosprawnych nie są jednowymiarowe, co już warunkuje sam stopień niepełnosprawności. Dalej, tak na koniec, zmieściliśmy się w czasie, ale chcę wyakcentować, tak, że relacja terapeutyczna z osobą niepełnosprawną intelektualnie i uwaga, niepełnosprawnościami sprzężonymi, jest relacją specyficzną. Specyficzną w cudzysłowie. Dlaczego? Bo wymaga od nas wnikliwej obserwacji, licznych działań diagnostycznych, wreszcie wrażliwości na drugiego człowieka, po to, by ustrzec się przed zbyt pochopnym przypisywaniem wielu zjawisk natury emocjonalnej, psychicznej, samej niepełnosprawności intelektualnej. Z tym chciałabym się z Państwem podzielić, co mnie nauczyło, w jaki sposób moje parę lat pracy jako psychologa klinicznego w szkole specjalnej. Dziękuję bardzo.